Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Kolejna duża inwestycja w Nysie. Wysłużony dworzec zmieni się nie do poznania. W przyszłym roku ruszy budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. Dziś w Kronice powiemy także o otwarciu przejazdu przez tamę dla kierowców, naborze na mieszkania i wydarzeniach kulturalnych. Kronikę zaczniemy jednak od smutnej informacji. 7 grudnia w kędzierzyńskim szpitalu zmarł Janusz Sanocki, były burmistrz Nysy i prezes Nyskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Chorował na koronawirusa. Zaraz po jego śmierci opuszczono w Nysie flagi do połowy masztu i przepasano je kirem. Przed Urzędem Miejskim wystawiono także zdjęcie świętej pamięci Janusza Sanockiego, który był ważną postacią nyskiego samorządu. W 1980 roku należał do założycieli Solidarności w Nysie. W 1990 roku Janusz Sanocki utworzył Nyski Komitet Obywatelski, który wygrał pierwsze wybory samorządowe w naszym mieście. Był także radnym Rady Miejskiej i Rady Powiatu. W 2015 roku został posłem na Sejm RP. Ważną częścią jego życia i działalności była także praca dziennikarza. W sobotę 12 grudnia o godzinie 11 w Bazylice odprawiona zostanie msza w intencji świętej pamięci Janusza Sanockiego. Po niej na cmentarzu jerozolimskim odbędzie się pogrzeb w grobie rodzinnym. Zbliża się wyjątkowy świąteczny czas, a czy może być lepszy prezent niż własne cztery kąty? Na naszych mieszkańców już w przyszłym roku czekać będą m.in. mieszkania na ulicy Franciszkańskiej. Żeby zamieszkać w Nowym M, już w 2021 roku wniosek trzeba złożyć do końca tego roku. Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy na stronie nysa.eu, a o szczegóły możemy pytać także pod numerem telefonu 77 40 80 618. 10 milionów złotych dla Nysy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki tym pieniądzom Nyski Dworzec, straszący teraz wyglądem, zamieni się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Remont dworca wreszcie stanie się faktem. Pozyskaliśmy wsparcie Rządowego Funduszu Inicjatyw Samorządowych, wsparcie bardzo duże, bo 10-milionowe. Jednocześnie powiat również otrzymał wsparcie nieco mniejsze, 4 miliony, ale to oznacza, że wreszcie nasza wspólna i gminna i powiatowa inwestycja będzie mogła ruszyć. Mamy wspólną dokumentację, wspólne pozwolenie na budowę i ruszymy, myślę, w styczniu przetarg zostanie uruchomiony. Łączymy siły i to oznacza, że już za, myślę, około 2 lat maksymalnie będziemy mieli miejsce dworca PKP. Nowoczesne, bezpieczne, bardzo ładne centrum przesiadkowe, które będzie miało funkcję oczywiście i związane z podróżowaniem i z autobusami, będą też stacje rowerów miejskich. To będzie bardzo ładne, funkcjonalne miejsce, z którego docelowo, bo pamiętajmy, że Nysa znalazła się na tzw. 8 szprysze prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego, a to oznacza, że za kilka lat z Nysy dojedziemy do każdego zakątka na świecie. Wreszcie mają być schludne toalety, a dzięki remontowi przybędzie zielonych skwerków z ławkami i małym parkiem. Ta ostatnia edycja zakończyła się wielkim sukcesem dla województwa opolskiego, bo na 71 gmin 30 uzyskało dotacje i to bardzo duże często dotacje, spójrzmy na właśnie gminę Nysa. 10 milionów to jest pokaźna dotacja. Niektóre samorządy nawet kilka dotacji otrzymały. Są samorządy, które potrafiły i 3 dotacje otrzymać na 3 różne projekty. No dowodem też jest przecież powiat Nyski, kiedy tutaj mamy aż 5 dobrych, wspaniałych inwestycji. Więc warto sięgać po te pieniądze i warto próbować się mierzyć z tym naborem, bo on jest niezwykle przyjazny dla samorządów. On naprawdę zakłada pomoc samorządom i zakłada realizację tych inwestycji, które są cenne, ważne dla mieszkańców. Przypomnijmy, że Nysa już wkrótce zyska także połączenia dalekobieżne. Znów dojedziemy pociągiem m.in. do Krakowa czy do Warszawy. Budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego ma ruszyć już w przyszłym roku. Na to wydarzenie kierowcy czekali od lat. Od zeszłego piątku możemy przejeżdżać przez Nyską Tamę. Symbolicznego przecięcia wstęgi na obiekcie dokonali włodarze gminy i powiatu. Przejazd ma charakter wahadłowy i jest możliwy tylko dla aut osobowych z ograniczeniem tonażu do 2,5 tony. Przy wjazdach zamontowano też szlabany, a wszystko odbywa się pod czujnym okiem kamery. To dlatego, że Tama jest budowlą o charakterze strategicznym. Blisko 10 milionów złotych przeznaczy gmina na budowę i remonty dróg w mieście w 2021 roku. Czeka nas m.in. kompleksowa przebudowa dróg, placów i ścieżek pieszo-rowerowych w Rynku. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przebudowy dróg w Rynku będą wykonane, oprócz drogi przejazdowej łączącej skrzyżowanie ulicy Celnej, ulicy Brackiej i Rynku,
kierunku Bazyliki oraz ulicy Wrocławskiej. To będą główne ciągi komunikacyjne wykonane w ramach tego zadania. Oprócz tego będą zrealizowane wszystkie przylegające place. W 100% cały teren rynku zostanie zrewitalizowany, odnowiony i przebudowany. Ponadto wyremontowane zostaną ulice Sienkiewicza 11 listopada, Parkowa, Mickiewicza, Powstańców Śląskich. W przyszłym roku kontynuować będziemy realizację budowy dróg na obszarze strefy ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy chciałbym powiedzieć, iż zadanie, które realizowała Polska Spółka Gazownictwa, a zadanie to było związane z przebudową sieci gazowej, zostało ukończone. W związku z powyższym możemy rozpocząć realizację dalszego etapu zadania. Pozostał nam do zrealizowania odcinek około kilometra drogi w obrębie strefy ekonomicznej. W pierwszym kwartale roku mamy taką nadzieję, że to zadanie zostanie zakończone, a tym samym cała strefa będzie już praktycznie przygotowana dla potencjalnych inwestorów, nie tylko dla firmy Umicore, która aktualnie realizuje budowę swojego zakładu. Łącznie na inwestycje gmina zamierza przeznaczyć w 2021 roku ponad 52 miliony złotych. Jak zwykle ważną część budżetu będą stanowić wydatki na infrastrukturę oświatową. Jedną z najważniejszych inwestycji w 2021 roku będzie budowa nowego żłobka dla 100 dzieci. Taki obiekt powstanie pomiędzy przedszkolem nr 10 a szkołą podstawową nr 10. Budowa ruszy i zakończy się w 2021 roku. Czeka nas także m.in. rozbudowa szkoły podstawowej nr 2 na Alei Wojska Polskiego. Powstaną tam kuchnia i stołówka oraz dwa nowe oddziały przedszkolne dla 50 dzieci. Wśród zaplanowanych inwestycji są również termomodernizacja szkoły podstawowej nr 5 oraz szkoły podstawowej w Białej Nyskiej, a także wykonanie elewacji przedszkola nr 14. Na początku grudnia ruszyła nowa bezpłatna linia miejska oznaczona literą E. Na linii kursują charakterystyczne zielone elektryczne autobusy. Pojazdy kursują na odcinku Piłsudskiego Wiadukt, Polmozbyt, Rynek, Kolejowa i Dworzec. Rozkład jazdy jest dostępny na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz na przystankach. Nyski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Moje życzenie noworoczne. Wystarczy wykonać pracę w dowolnej technice plastycznej płaskiej. Tutaj jest duża dowolność, może to być rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, warsztatowa. Jest szerokie spektrum, nawet kolaż. Do konkursu można zgłosić autorską pracę wykonaną samodzielnie, która nie była wcześniej nigdzie publikowana i przedstawiana w innych konkursach. Z końcem roku, który był nader burzliwy, stwarzamy okazję do pozytywnego artystycznego działania w przestrzeni społecznej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zilustrować najlepsze noworoczne życzenia, które mają wobec siebie, wobec swoich bliskich. Niech te dobre życzenia nabiorą mocy sprawczej. Między innymi dzięki sztuce możemy prowokować do ciepłego i czułego spojrzenia na otaczający nas świat. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać do 4 stycznia przyszłego roku. Konkurs skierowany jest do osób w wieku powyżej 16 lat. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Prace oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą artyści, pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Co ciekawe, najlepsze w ocenie jury prace zostaną wystawione na placu Jana Pawła II. A obecnie stoi tam wystawa poświęcona historii Teatru Miejskiego w Nysie. Ekspozycję przygotowaną przez Nyski Dom Kultury możemy oglądać od poniedziałku. Pierwotnie miała być pokazana wyłącznie w Nyskim Domu Kultury, ale postanowiliśmy ją pokazać Państwu w formie prezentacji ulicznej w anturażu Nysy, żebyście Państwo mogli zobaczyć fenomenalną historię ponad 168 lat historię Teatru Miejskiego w Nysie. Na planszach znajdziemy wiele unikatowych zdjęć dawnej Nysy. Możemy także zobaczyć dawne afisze zachęcające do przyjścia na spektakl oraz jak wyglądał budynek w okresach przedwojennym i powojennym, gdy po zniszczeniach został odbudowany. Dzisiaj Nyski Dom Kultury, który mieści się w dawnym budynku Teatru Miejskiego w Nysie, przywraca pojęcie i markę Teatru Miejskiego. Robimy to metodą krokową, robimy to powoli, w taki sposób, że na dzisiaj uruchamiamy Teatr Miejski w Nysie. Oczywiście amatorski, oczywiście dla ludzi, oczywiście dla wszystkich ludzi, który będzie zaspokajał takie teatralne potrzeby miasta.